Witamy serdecznie Państwa na kanale Łączą Nas Szachy. Z tej strony Marcel Kanarek i Piotr Murdzia. Poprowadzimy dzisiaj dla Państwa nagranie, w którym zaprezentujemy doskonały przykład pochodzący z partii Sfidler z Małaniukiem. Pozycja białych. Pozycja jest z dużą przewagą. Z czego to wynika? No, przede wszystkim przewaga w przestrzeni. Widzimy tutaj biały pionek na D5. Bardzo ograniczający możliwości czarnych figur. Spójrzmy na to jeszcze z innej strony. Widzimy również figury czarnych typu skoczek na A6. Figura odlegle tam znajdująca się na skraju szachownicy, nie mająca dla siebie żadnych perspektyw, bo nawet jego przestawienie na pole C7 no nie ma w ogóle w tym momencie za dużego sensu. Problemem czarnych jest tutaj jeszcze oczywiście położenie króla, otwarcie jego tutaj H6, G5 nie pomaga w tym, ażeby uznać pozycję czarnego za bezpieczną. No i czarne oczywiście, jak to zwykle bywa, w ścieśnionych pozycjach chciałyby troszkę wymienić tych figur, no ale nie jest to za bardzo tutaj możliwe. Położenie czarnego hetmana również nie sprzyja tutaj, ażeby powiedzieć, że tutaj u czarnych jest problem koordynacji rozwiązany. I jak do tego typu pozycji podejść, mając ogromną przewagę w przestrzeni? Tutaj aż widać, że figury białych, no, brakuje im, żeby wydobyć energię z tego wszystkiego, tak? Bo tutaj jasne, można próbować jakieś opcje typu hetman D1 z planem wymiany gońców tutaj na białopolowy, co oczywiście osłabiałoby tutaj pole F5. Oczywiście tego typu podejście strategiczne można zastosować, niemniej jednak jest to doskonały moment, w którym można uderzyć czarnego w najczulszy punkt. I tym punktem najczulszym paradoksalnie jest tutaj, a może Państwo chcieliby też troszkę pomyśleć, więc polecam zatrzymać na chwilę nagranie i zastanowić się, co byście wy zagrali. I Sfidler wykonuje tutaj posunięcie F2, F4. Zobaczcie, ruch, zagranie pod dwa pionki, niesamowicie silne. Marcel, czy ty w swojej karierze udało ci się wykonać tego typu posunięcie? Szokujące dla przeciwnika na pewno, bo to nie jest takie dosyć typowe. Jasne, no to jest jakby tematyka piona tarana, czyli wchodzimy pod dwa pionki przeciwnika, gdzie często właśnie no muszą zaistnieć różne ciekawe warunki ku temu, żeby za chwileczkę po oddaniu tego pionka albo był jakiś przełom, albo było poświęcenie figury, tak jak w tym przypadku. I tutaj często wiąże się to z dezorganizacją figur przeciwnika. Tutaj widzimy, że w momencie, kiedy ta figura zostanie poświęcona, tutaj w ogóle nie przyjął Małaniuk na F4. Ja myślę, że szybciutko możemy wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Myślę, że tutaj jest zauważalne to, że brakuje blokady na polu E5. To jest jedna ważna sprawa, gdzie zaraz ten pionek tutaj może z dużą siłą wchodzić i otwierać jeszcze gońca na C2. Później w połączeniu na przykład z baterią na punkcie H7 będzie ciężko się wybronić, ewentualnie na szachach G3. No, jest to nie do zatrzymania atak. Tutaj co mi się narzuca, to myślę, że całej reszcie również, żeby postawić na przykład dosyć defensywnie skoczka na G8 i zaraz tutaj może blokować tą pozycję, ale po prostu po ruchu E5 wszystkie figury wchodzą i pozycja no sama się wygrywa w pewnym sensie, bo zaraz spotkamy taktyczne rozwiązania, które zakończą partię. Dlatego tutaj też Małaniuk nie przyjął na F4, ale tu nie przyjął tej figury, no co też widzimy, że jest bez sensu, no bo ewidentnie białe otrzymały po prostu znakomitą wymianę pionków i rozbiły króla przeciwnika. No w zasadzie za chwileczkę widzimy takie rozwiązanie, gdzie w ogóle Sfidler znowu i tak się nie boi, że tą figurę przeciwnik przyjmie. Bo tutaj nawet po ruchu skoczek H5, ja podejrzewam, że taki ruch bym wykonał w partii, bo widzę, że pozycja tam musi być wygrana. Natomiast widzimy, no Sfidler również nie boi się podejmować troszeczkę trudniejszych rozwiązań, co no może
wręcz się opłaciło, bo przyspieszyło to jego zwycięstwo, czyli podpuszcza przeciwnika nadal, aby ten skoczek został przyjęty. Bo jeżeli znowu nie zostanie przyjęty, to ja znowu mogę zagrać skoczek H5, tak? I w tym momencie i tak przechodzi do tej całej struktury, gdzie biały ma potężny atak, więc to jest bardzo podobna sytuacja, jak przed chwilą by było to przyjęcie, więc myślę, że tutaj dalej, Piotrze, mógłbyś nam poprowadzić ten przykład, w jaki sposób tutaj biały ma perspektywy do ataku i jak czarny próbował się bronić. Tak, dodam, że zwróćmy uwagę, relacja ilości figur białych w ataku do ilości figur czarnych w obronie jest w dalszym ciągu, po poświęceniu tej figury na polu F4, w dalszym ciągu jest dla białych zadowalająca, tak? Tu za chwilę jeszcze może pojawić się kolejna wieża gdzieś tam w ramach ataku po linii F. A zatem no, to jest właśnie taka fajna lekcja płynąca z tego przykładu, że w momencie, kiedy już idzie o atak, idzie o mata, to nie gra rolę ilość figur, tylko to, co naprawdę realnie możemy wytworzyć. I zwracam cały czas jeszcze uwagę na brak koordynacji po stronie czarnych, tak? Bo zwróćmy uwagę, zresztą te figury chyba do końca partii już sobie nie pograją. I z tego powodu tego typu zagranie, no, już na pewnym etapie jest takim standardowym zagraniem, nieskomplikowanym. Oczywiście tego typu lekcje trzeba przyswoić, tego pionka tarana, bo bez tego no, będzie bardzo trudno zdobyć się na takie posunięcie, tak? No i przyjrzyjmy się, jak tutaj próbował Małaniuk się bronić, no ale widzimy, że sprawa jest skomplikowana. Tutaj otwieramy gońca, ale jeszcze udostępniamy pole dla skoczka na F4, jeżeli trzeba będzie. Masa gróźb już teraz w pozycji istnieje. Tutaj próba. I tutaj kolejny, może nie paradoks, ale to pokazuje, jak silna jest pozycja białego, ponieważ Świdler zagrał tutaj ruch E6, czyli też zignorował kwestię groźby bicia na F2. No tylko, że w tym przypadku też brak tego gońca w pozycji czarnych no, sprawi, że będzie jeszcze dalej sporo kłopotów i nie będzie kto miał króla bronić. Więc w tym przypadku tutaj Małaniuk odbił pionkiem na E6, no i pojawiła się linia G i widzimy, że no, po prostu paraliż. Oczywiście to też nie jest tak, że tutaj nie można liczyć wariantów. Trzeba wręcz, tak? Bo i taką pozycję można, że tak powiem, schrzanić. Dlatego ta precyzja jest bardzo potrzebna białemu. Ale tutaj się okazuje, że wszystko jest pod kontrolą. Masa gróźb, ale tak jeszcze nie widać, tak? Gdzie zadać ostateczny cios. Wieża F8 tutaj. Cały czas tu goniec E5 grozi, bo być może to niewidoczna groźba, a tam był mat na F7, prawda? Hetmanem w razie bicia. To tak przy okazji, bo właśnie chodzi o to, że skąd wynika siła tej pozycji też, bo nie widać od razu matów, nie widać gróźb, ale jest goniec E5 i stąd też tutaj Małaniuk gra wieża F8 pod gońca. To też jakby warto, myślę, powiedzieć. I jakby w dalszym ciągu czarny nie ma czasu, żeby te figury gdzieś tam weszły do obrony. Także tutaj dobrze zwróciłeś uwagę, że ta wieża F8, ona musi przyjść, że to nie jest jakiś ruch taki, on jest konieczny tutaj dla czarnego, żeby walczyć z linią F. No, ale to już jakby pozwala białemu troszkę odbić materiału, no i zlikwidować obrońcę czarnych przy królu. I skoczek D5. W zasadzie jakie tutaj. Aha, teraz pojawia się z kolei groźba Hetman C3. Bardzo nieprzyjemna. No w zasadzie Bardzo nieprzyjemna. zbyt mało figur do obrony króla ma czarny. Tu już myślę, że jest mocno wyczuwalne to, że po prostu pozycja czarnego jest totalnie przegrana, tak? Także tutaj już może zobaczmy realizację. Tak, tutaj nawet też cały czas wisi w powietrzu ten ruch, który po prostu będzie taką kropką nad i ataku białych. Wieża E1 z kolei można było teraz zagrać, związać gońca. No i tutaj praktycznie już jest, że tak powiem, finalizowanie. No tutaj czarne są bezradne. Jeszcze pionek się włącza nieoczekiwanie do ataku.
najzawładniejsza sytuacja, w której białe wykonują posunięcie król H2. Marcel, zdradzisz nam takim okiem arcymistrzowskim, jaka jest waga tego posunięcia w tej sytuacji? Skąd taki ruch się pojawia u białego? Dobre pytanie, no to ewidentnie jakiś ruch profilaktyczny. Trzeba by było się chwilę dłużej zastanowić, jaki jest konkretny zamiar akurat postawienia tutaj króla, a nie na przykład na H1. Myślę, że jakby tutaj dużo innych posunięć wygrywa, ale myślę, że gdzieś tam Swidler chciał uniknąć przy realizacji pozycji jakichś wtrąconych szachów na D4. Jakoś inaczej ciężko mi to uzasadnić. Także to chyba taki ruch profilaktyczny, który sprawia, że później uniknie Swidler na przykład jakiejś podstawki, w sensie, że przeciwnik w obronie gdzieś tam nagle da szacha na D4 hetmanem czy gońcem na E3. Oczywiście w tym momencie tego nie widać, ale za kilka ruchów by może było to ważne i dlatego zabezpiecza najpierw pozycję Swidler, a za chwileczkę po prostu zrealizuje przewagę. Także wydaje mi się, że po prostu tylko taką funkcję to ma i to zabezpiecza zwycięstwo. Także tutaj zaraz widzimy, że po prostu po ruchu C4, H4 już czarne się poddały z uwagi na to, że na przykład nie ma odejścia teraz goniec F6. A gdybyśmy tu cofnęli się i teraz by Swidler zagrał H4, no to po goniec F6 nagle gdzieś tam się to jeszcze wszystko trzyma. Czyli tak naprawdę król H2 przygotowuje H4, żeby hetman na G3 był broniony i żeby po ruchu widzimy tutaj C4, H4 i żeby nie było tego gońca F6 z uwagi na wieża bije F6 i teraz hetman jest obroniony przez króla. Czyli zabezpieczenie króla to raz, a dwa, że konkretnie hetman jest broniony przez króla, więc Hitler przygotował zwycięski ruch H4 w następnym posunięciu. Dobrze, tak podsumujmy w takim razie, w oparciu o co można białymi tutaj zdecydować się na posunięcie F4, czyli mamy przewagę przestrzeni, rozbicie czarnego króla, brak koordynacji w obozie czarnych, ilość, jak gdyby w dalszym ciągu duża ilość figur białe skupiona na ataku i tego typu zagrania można przeprowadzać. No podejrzewam, że wielu zawodników takich, którym bliższa jest gra pozycyjna, no skłaniałoby się pewnie do zagrania, tak jak wspomniałem wcześniej, hetman B1 z planem wymiany białopolaków. I podejrzewam, że to też dawałoby dużą przewagę. No niemniej jednak jest to spowolnienie dużo bardzo działania, a tutaj aż się prosi, ażeby w tej pozycji uderzyć, wykorzystać to ten moment, w którym czarne nie są przygotowane w ogóle do odbicia tego ataku biało. Także dzisiejszym nagraniem chcieliśmy Państwu zaprezentować taki manewr, który no, ja kiedyś nazwałem, dałem taką specjalną właśnie nazwę, pion taran. Myślę, że przykład zapadający w pamięć, dużo z tego możemy się nauczyć podejścia, jak reagować w tego typu sytuacjach. I Marcel, Twoje ostatnie słowo, co byś jeszcze tutaj dodał do tego? No właśnie, właściwie wszystko, co ważne, ująłeś. Przede wszystkim ja zawsze zwracam uwagę na to, że gdzieś tam przewaga przestrzeni i dezorganizacja figur pozwala na tego typu poświęcenie figury, bo tak naprawdę o poświęcenie figury tutaj chodzi przy tym pionie taranie i jakby te dwie rzeczy najbardziej uważam, że tutaj są istotne. No i oczywiście pozycja czarnego króla. To jest dodatkowy aspekt, który no, w tym przykładzie przyczynia się, że to zagranie staje się oczywiste. Ale oczywiście zanim podejmiemy tego typu działania, no to warto by było się po prostu zapoznać z tego typu przykładami i wtedy mamy pewniejszą rękę do wykonywania tego typu operacji. Dobrze, proszę Państwa, na tym dzisiaj zakończymy ten film. Widzimy się w środę na kolejnym filmie, który dla Państwa przygotowaliśmy. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Pomaga to w naszej pracy właśnie dla Was. Tymczasem do zobaczenia w środę. Trzymajcie się. Hej! Cześć!